Dobra, czy zakochanie nam szkodzi, czy pomaga? Zależy, czy jaka jest siła tego zakochania. Jestem zdania, że raczej że zakochanie raczej zawsze pomaga. Zawsze człowiek wtedy wychodzi na lepszą osobę. Okej, fajnie. Czyli też się zgadzam, że pomaga, ale zależy, czy to jest prawdziwa miłość. Okej, to idziemy do następnego pytania. Czy zakochanie i miłość to samo? Nie, nie. Po pierwsze nie jest to samo, po drugie zakochanie nie zawsze jest dobre. Pierwszy lepszy przykład, jak się ksiądz zakocha, to niekoniecznie to się może dobrze skończyć. Ale to tak samo w sobie jest neutralne. Pytanie, co my z tym zrobimy, tak? Jak się facet, który ma żonę, zakocha, właśnie, to też nie jest dobre. On zakocha się w swojej żonie na nowo. No dobrze, no ale to my jeszcze nie mówiłem o czym innym, tak? Okej, dobra, panowie! Właśnie, pytanie do was. Co to jest zakochanie? Stan umysłu. Stan umysłu, w którym co? Się kocha. Się kocha. Okej. Czy zakochanie to miłość? Zależy do czego. Nie. Zależy do czego? Rozwiń. Podoba mi się ten wątek. Na przykład powiedzmy do telewizji. Ja kocham telewizję i mnie to cieszy. Okej. Ale czy to jest zakochanie? Zdecydowanie tak. A czy jest odczuwanie zmienione? Zdecydowanie tak. To czyli wszystko, co tam ci lansują, jest okej. Bardzo. Naprawdę. Nawet jak wciskają się na klamę, co po umerzyli. Tak. Dobra. Meritum. Czy zakochanie to miłość, panowie? Jak to jest? Raczej nie. Raczej nie, to znaczy raczej. Nie wydaje nam się. Nam, dobra. Zakochanie to styl życia. Uuu. Coś mi zabiło w środku. Kiedy zakochanie staje się miłością? Kiedy to drugą osobę jest ważniejsze niż nasze szczęście. I żyć. Kiedy podejmuję decyzję, że chcę tą osobę kochać. Dostrzegasz wady i akceptujesz. Kiedy przekładasz szczęście jednej osoby nad swoim. Kiedy lubi się tą osobę bardziej niż czekoladę. Grubo! Kiedy chcesz zasypiać i się budzić obok, a niekoniecznie wtórzyć. Dobre. Jak długo może trwać zakochanie? Do utraty pieniędzy. Jest w tym coś? Dni, godziny, miesiące, lata? Miesiące. Miesiące. Lata? Jak ze sobą rozmawiacie, jak chcecie ze sobą rozmawiać. Zakochanie trwa tak długo, jak chcemy ze sobą rozmawiać. Jak się może skończyć zakochanie? Jest to jakaś opcja? Rozwodem. Śmiercią. A może zakochanie skończyć się miłością? Może. Czy możesz... możesz chcieć się nie zakochać i to kontrolować? Nie, to jest tylko chemia. To jest tylko chemia, ale czy to jest chemia, którą możesz kontrolować? Nie, nie możesz tego kontrolować. To jest silniejsze od nas. Dobra, zostajmy przy temacie. Czy zakochanie pomaga w uczeniu się? Nie. No ale przecież, rośnie poziom dopaminy, no to o co chodzi? Też mówiliście, że nie szkodzi, tylko pomaga. To jest rozpraszanie od nauki. Niekoniecznie, ja bym powiedziała, że niekoniecznie, bo są takie przypadki, że na przykład ktoś się uczy i mama powie, że jak się nie będziesz uczył, to ci zabroni się z nim spotykać czy z nią. No i ta osoba chce się lepiej uczyć. Motywację, tak? Dokładnie. Ta druga osoba też chce się uczyć. Na przykład właśnie przyjdziemy i się pouczymy. I ta chemia pozwoli wam się uczyć faktycznie. Miejmy nadzieję. Chcesz wiedzieć więcej, więc chcesz zaimponować. Przekuwasz to na ten sposób, więc najbardziej pomaga. A czy zakochanie może w życiu przeszkadzać? Tak. Jak? Rozpraszać. Nie można spać. Jesteśmy też w jakiś sposób ograniczeni, no bo druga osoba może być zazdrosna, że rozmawiamy na przykład z innym. Czy zakochanie to forma szaleństwa? Tak. To. Dlaczego? Bo ludzie podejmują irracjonalne decyzje. Ale może być też źródłem przełomu w życiu. Te irracjonalne decyzje wcale nie muszą być irracjonalne. Odważasz się na coś, no co bez tego stanu byś się nie odważył. Co jest dla ciebie najważniejsze w miłości? Czyny. Szczęście tej drugiej osoby. Wzajemna obecność. Wzajemna miłość. Okej. Dobrze. Dobra.